Liczby losowe. Jak już wcześniej mówiłem, mikrokontrolery potrafią wykonywać tylko to, czego je nauczymy. Idealnym przykładem na udowodnienie tej tezy są liczby losowe. Napiszmy więc program, który będzie losował liczbę, zapisywał ją w zmiennej, a następnie wysyłał ją do naszego komputera. Więc stwórzmy zmienną typu short i nazwijmy ją wylosowana. W setup ustawmy port szeregowy. Do losowania liczb służy polecenie random i w nawiasie podajemy przedział liczb, który nas interesuje, na przykład od 50 do 1000. Chyba że zaczynamy losować od 0, w tym przypadku musimy podać tylko maksymalną liczbę. Liczba 0 będzie domyślna. W rzeczywistości liczba maksymalna będzie zawsze o 1 mniejsza, więc dla 1000 będzie to 999. W loop zapiszmy wylosowana równa się random i w nawiasie od 0 do 1000. Wysyłamy do naszego komputera tekst wylosowana, a następnie zmienną wylosowana. I ustawmy jeszcze opóźnienie 1 sekundę. Jak widzisz, otrzymujemy liczby. A teraz zresetujmy nasze Arduino i zobaczymy, jakie otrzymamy następnym razem. Jak widzisz, otrzymaliśmy te same. Niestety nasz mikrokontroler za każdym razem będzie losował te same liczby. Dlatego nazywamy je pseudolosowymi. Dlatego musimy mu podać jakiś punkt odniesienia. Najlepiej taki, który będzie się ciągle zmieniał. I tu świetnie sprawdzi się pin analogowy, do którego nic nie będzie podpięte. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku. Dopiszmy więc polecenie random, seed, analog read, A0 i wgrajmy nasz program. Jak widzisz, teraz za każdym razem będziemy otrzymywać liczby losowe. Czyli wynika z tego, że nasz mikrokontroler losuje liczby losowe według tego samego schematu. Dlatego musimy mu dać jakiś punkt odniesienia. W następnym odcinku wrócimy do tematu portu szeregowego. Nauczymy się odbierać dane z komputera. Do zobaczenia.